Cześć, tu Ania, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, który będzie równocześnie unboxingiem paczuszki z firmy Papers Heaven, dawniej Galeria Papieru. Paczucha. Zamówiłam sobie u nich taki świąteczny kit na kartki świąteczne. Ciężko jest mi się zmobilizować w tym roku do robienia kartek, w ogóle przez to, że zajęłam się albumami, to moje kartkowanie troszeczkę, troszeczkę się oddaliłam od kartkowania, ale czas świąteczny to jest fajny okres, w którym można wrócić do tego. Żeby zdobyć jakieś fajne inspiracje, skusiłam się właśnie na ten kit. Nie mam pojęcia, co jest w środku. Z tego, co wiem, co pisał producent na stronie, na pewno będą tam bazy od rzeczy z papieru i będą papiery i jeszcze jakieś inne dodatki. Wszystko potrzebne do stworzenia kartek świątecznych. Te kity również były stworzone po to, ponieważ na ich fanpage'u, na ich stronce, na grupie na Facebooku będą od środy emitowane live'y z tworzenia takich kartek. Każda z projektantek będzie sobie tworzyła kartkę właśnie z rzeczy z tego pudełka. No to co, nie przedłużajmy, zacznijmy oglądać, co jest w środku. Mnie nie będzie widać. O. Chyba prezentuje się w ten sposób. Takie malutkie, fajne szyszeczki. Nie mam pojęcia, co to jest za drzewko, ale u mnie koło domu też takie rośnie. Też sobie pozbierałam w tym roku takie szyszynie maleńkie. Kosztował łącznie z przesyłką 49 zł, no, 49,51, więc to nie była jakaś zawrotna kwota. A po prostu z ciekawości chciałam zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać, funkcjonować. Z kitów warsztatowych na albumy korzystałam, a z takich kartkowych będę korzystać po raz pierwszy. I tutaj jeszcze oprócz tego, że jest kit warsztatowy, świąteczne kartkowanie, to jeszcze były dostępne na stronie producenta digi napisy w ofercie limitowanej tylko w dniach 22.10 do 27.10. I osoby, które w tych dniach zakupiły sobie taki kit, mogły sobie za darmo pobrać digi napisy właśnie do tych kart. Zobaczmy, co tutaj mamy. Bardzo lubię tego producenta, papiery są śliczne i zawsze jest mnóstwo różnych fajnych takich gratisików w postaci tych paseczków. Tylko przez to, że nie kartkuję, to te paseczki się zbierają. Więc zacznijmy może od gratisów. Pierwszy pasek to jest z takimi fajnymi listkami. Są dwustronny. Drugi to jest taki zestaw tagów do prezentów. Na takim ładnym czerwonym papierze w groszki. Kolejny to jest takie domki. Tutaj mamy cytaty, takie fajne do prac jakichś ślubnych. Takie znaczki, które też można dać do karteczek czy do paczek. Następnie napisy w formie też takich kółeczek. Słodkie bałwanki, listki i kolejne jeszcze listki różowe, ziołowierbę, te listki. O, czyli tutaj mam całą gamę listków, listeczków. No, zaczyna być fajnie. Co my tutaj mamy dalej? O, jak widzę, jest tutaj już... To jest baza do najprawdopodobniej pop-up boxa. Tak, to jest pop-up box. Przypominam, że bazy są od rzeczy z papieru. Tak, bardzo lubię pop-up boxy. Tutaj są te środeczki. Środeczki do mocowania. Dwa.
chyba w środę już bodajże na jej grupie wiem, że będzie tworzenie właśnie tego pop-up boxa, więc na pewno pokażę Wam później, co stworzyłam ciekawego. Tu jest szybka, podejrzewam, że to jakieś kartki, chociaż nie wiem, okaże się. O, mamy karteczkę piękną, czerwoną, kwadratową. Karteczkę taką zamykaną. Taka okiennica, kartka okiennica. Żeby być ciekawie, to już mamy trzy. Tutaj mamy kartkę taką błękitną, taką delikatną. Oprócz tego, wow, ale ekstra. Zawsze chciałam zrobić kartki, te bombki. Jakoś nigdy się nie odważyła, a tutaj będę miała okazję, ale fajnie. Więc mamy taką bombkę podwójną i taką pojedynczą. Tutaj jest, o, możemy wypchnąć, więc tutaj będzie można poszaleć, może coś mediowo będzie, może będzie jakieś mocno 3D. No, ekstra. To mamy już 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To jest bodajże kopertowa kartka. Tak. Zobaczcie, kopertowa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Taka DL-ka. Rozkładana w tą stronę. 8. Tu mamy 9, 10, 11. Ile się mylę? Tu są DL-ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 jest ten pop-up box. Bardzo fajne są te bazy. Na pewno karteczki z nich będą wspaniałe. Tego, co dziewczyny tam już tworzyły, oglądałam na ich na blogu. No to naprawdę te prace będą przepiękne. Mam nadzieję, że podołam. Oczywiście osoby, które sobie takie kity zakupiły i będą korzystać tylko z tych materiałów, które są z tego kitu, będą mogły wziąć udział w konkursie właśnie organizowanym przez Papers Heaven i coś ciekawego będzie można wygrać. Nie pamiętam co, później Wam najwyżej podlinkuję. Więc tutaj mamy czystą kartkę, taką z papieru. Ona ma wymiary 30 na 30. Może do layoutu jakiegoś jeszcze? Taka czysta. Zobaczymy. Zobaczymy. O, kolejne paseczki. Zobaczcie. No za to uwielbiam właśnie Papers Heaven, bo oni zawsze dają mnóstwo tych paseczków, które można wykorzystać, czy to z tej strony, jako na przykład panel jakiś do kartki, czy powycinać sobie te elementy. O, i zobaczcie, tutaj mamy już po dwa z każdego koloru. I to, o, zobaczcie, jaka piękna paleta. Tutaj tak samo, myślę, że będziemy korzystać chyba z tych pasków podczas tych warsztatów, żeby zrobić jakieś panele ciekawe. Następne mamy, już my tu mamy jeszcze. Ja nie mogę, przepiękne napisy wesołych świąt, białych świąt, tutaj kolorowe, no przepiękne, zachwycona jestem, niby taki malutki kit, a zobaczcie ile już mamy fantastyczne rzeczy. Tutaj jak widzę, mamy elementy też z Papers Heaven, z ich najnowszych papierów, elementów do wycinania. Papier jest taki gładziutki, taki sam, taki błyszczący, śliski. Zobaczcie, jak wcześniej Wam pokazywałam papiery ITD Collection.
Oni też właśnie mieli takie te papiery na takim, no, wydrukowane na takim papierze, właśnie jak do zdjęć, taki śliski, on jest bardzo fajny. Czyli już chyba wiem, z czego będziemy korzystać podczas robienia tego pop-up boxa. Z tych elementów do wycinania. No i zobaczcie, jakie cudowne są te domki, takie w kształcie tych filiżaneczek z tymi słodkościami. No przepiękne. I te bałwaneczki, jakie słodkie te bałwanki. Piękne. O, i teraz przechodzimy do papierów. Całkiem jest ich całkiem sporo. Tutaj mamy arkusz 4 z miłosnych zapisków z ich kolekcji. Z tyłu mamy taki delikatny kremowy. I tutaj taka piękna łączka. Troszkę światło przekłamuję, bo niestety wróciłam z pracy, jest ciemno, wychodzę do pracy, jest ciemno. Nie ma możliwości nagrywać w innym świetle, no wybaczcie. Miłosne zapiski numer 3, to jest taka delikatna łączka. Maki i ryski. A z drugiej strony mamy takie napisy różne. Przepraszam Was bardzo, bo mój kot szaleje w kartonie. Oczywiście kot plus karton równa się szaleństwo. Tutaj mamy kolejny arkusz z kolekcji Białe jak śnieg. Powiem Wam, że zastanawiałam się, czy sobie nie kupić całych tych kolekcji, ale ja to mam po prostu fioła na punkcie kupowania całych kolekcji. W Papers Heaven jest taka możliwość, że można kupić sobie cały taki pakiet i tam jest tak, i papiery 30x30, i małe bloczki 15x15, i elementy też do wycinania w takich małych bloczkach 15x15. To jest wszystko razem w jednej paczce, wszystkie po prostu dostępne rzeczy z tej kolekcji. Więc ja oczywiście bym musiała sobie zakupić tą całą, ale no, troszeczkę muszę przystopować, bo tych papierów już się u mnie nazbierało. Trzeba coś z nich zrobić, trzeba je wykorzystać. Następne papiery to jest kapuśniaczek. Też jest bardzo fajna kolekcja, bardzo delikatna. Tutaj mamy takie delikatne, niebieskie, pastelowy papier w kropeczki, w groszki. Tutaj taki szary z przetarciami. A po drugiej stronie takie same odcienie, tylko że bez tych kropeczek. Kolejny arkusz to mamy jesienne liście, ale z tyłu zobaczcie, jaki jest piękny, piękna zieleń. Taka soczysta, świąteczna, można powiedzieć. A tutaj mamy listki, grzybki. Piękne. Następny arkusz to jest 0605. I tu już się nam zaczynają te świąteczne. O, świąteczna girlanda. Ona jest taka troszeczkę jak z kreskówki, takie podkolorowane te grafiki. Są takim obrysowane jakby czarnym cienkopisem, tak jakby takie podkreślone, jakby narysowane. Nie drukowane, tylko narysowane akwarelą albo z kolorowanki jakieś. I tu mamy paseczki. Przepraszam. Musiałam się pozbyć towarzystwa. Świąteczna girlanda. Arkusz 04. I tutaj mamy takie takie jakby płytki brązowe, kamienne. Następny arkusz to jest są bezkresne łąki. Ale z tyłu mamy przepiękne, zobaczcie, drewna. Chyba o to też chodziło, żeby wykorzystać drugą stronę tych papierów, ponieważ bardzo ich kolorystyka pasuje do świąt. Zobaczcie, czerwień, zieleń, taki delikatny brąz i takie ciemne drewno.
To by było na tyle. To wszystko było w moim kicie. Czyli mamy tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście arkuszy papierów z różnych kolekcji, 13×13, taką białą bazę, na której też na pewno będziemy coś tworzyć, plus do tego 3 arkusze elementów do wycinania i mnóstwo paseczków gratisowych z przepiękną kolorystyką, listkami, napisami. Co? Oczywiście bazy. Mogę rozgryźć, do czego jest ta szybka, ale się pewnie okaże na warsztatach podczas tworzenia. Mamy 3 DL-ki takiej samej wielkości. Mają 21 na 10 cm. DL-ka taka w pionie otwierana. Karteczka, okiennica 14×14. Zwykła taka karteczka, która ma 16×11,5, też otwierana w pionie. Kartka bombka. Czyli kartka bombeczka i pop-up box. Oczywiście jeszcze jest, jeszcze kartka kopertowa. Przypominam, że wszystkie bazy są od rzeczy z papieru, a papiery z firmy Papers Heaven, dawniej Galeria Papier. I oczywiście szyszeczki. To jest cały kit warsztatowy na świąteczne kartkowanie z Papers Heaven. Dzięki. Będę informować na bieżąco, co udało mi się stworzyć. Pa!